Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Długo nie nagrywałem na tym kanale, bo nie czułem takiej potrzeby w sercu czy wewnątrz, że muszę nagrać. A częściowo nie chciałem nagrywać na oczywiste tematy. Ten właśnie jest oczywistym tematem. I chciałem tego uniknąć, bo mam wrażenie, nie bez przyczyny założyłem tę koszulkę, nie dlatego, że chłopaków z Pułapki chciałbym w jakiś sposób łączyć z tym tematem, ale uważam, że jesteśmy wszyscy wciągani w pułapkę. I jestem przekonany, że nagrywając ten film, ja w tę pułapkę wchodzę, ale się nie da. Nie da się nie wejść, tak? To znaczy, przyzwoitość wymaga, żeby niestety zabrać głos. Postaram się wyjaśnić dlaczego tak uważam i od razu zaznaczam, że jest to odcinek z serii Ja to widzę inaczej. Więc dlaczego się pojawił temat walki z LGBT, z ludźmi LGBT, lub jak chcieliby, prawda, ci, którzy twierdzą, że LGBT, że im nie chodzi o walkę z ludźmi LGBT, tylko z ideologią LGBT. Tutaj niestety, no po prostu, no ja, każdy, kto zabiera w tej debacie głos, każdy, kto zmienia sobie zdjęcie na tęczowe, daje oznaki poparcia, każdy niestety tańczy tak, jak PiS mu zagrał. Niestety. Dlatego, że dzieją się w Polsce rzeczy niebywałe. Niebywałe. Przewalane są miliony pod płaszczykiem walki z pandemią. Setki milionów złotych. W niewyjaśnionych w ogóle interesach kupowane są maseczki, zawierane są kontrakty na zakup respiratorów z firmami, które nigdy do czynienia z respiratorami nie miały. Setki milionów złotych. Dodatkowo podejrzewam, że tak naprawdę pandemia pandemią, a te całe tarcze antykryzysowe, to tam dopiero idą wały. I to idą takie grube wały i takie grube miliony, że, a może miliardy, że po prostu za parę lat, jak to wyjdzie, to będziemy się wszyscy łapać za głowę. Natomiast został wysunięty temat LGBT. Po co? Po to, żeby odwrócić uwagę od tego wszystkiego. Po to, żeby odwrócić uwagę od tego, że tak naprawdę nie jesteśmy wcale, wcale się epidemia nie skończyła, wcale nie... prawda, nie jesteśmy najlepiej, żeśmy jej nie przeszli, wcale nie jesteśmy, prawda, zieloną wyspą, wręcz przeciwnie, robimy się coraz bardziej czerwoną wyspą, coraz więcej krajów stwierdza, że my w zasadzie granice otwieramy, ale nie dla Polaków. I tak naprawdę to jest temat zastępczy albo został wywołany po to, żeby był tematem zastępczym. Bo to nie do końca można powiedzieć, że to jest temat zastępczy. Temat zastępczy to może być dla mnie. Ale dla kogoś, kto się spotyka z wrogością szeroko rozumianą, tak? Czy to będzie krzywe spojrzenie, czy to będzie plucie pod buty, czy to wreszcie będzie agresja, przemoc wobec osoby homoseksualnej, która ujawniła się, że jest osobą homoseksualną. Albo czasem, jeżeli tylko ktoś... Ten, kto szuka na przykład jakiś tam, prawda, nabuzowany, który chciałby walczyć z LGBT, prawda, siłą, prawda, i godnością osobistą, czasem może być ktoś tylko wzięty za geja czy lesbijkę i to wystarczy, żeby spotkać się z agresją, tak, z przemocą, z hejtem. Co kończy się czasami albo pobiciem, albo się kończy w przypadku takiej osoby, gdzie całe środowisko ją zaszczuwa, kończy się na przykład samobójstwem. Dlatego bardzo do mnie trafiają te głosy, które mówią,
Dobrze, ja rozumiem, że tonący brzytwy się chwyta, ale jest to, czyli w tym wypadku ekipa rządząca PiS, ale jednak to jest przekroczenie pewnej granicy, dlatego że za tym stoją po prostu konkretne tragedie konkretnych ludzi. No ale tak jak powiedziałem, nie da się w tę pułapkę nie wejść. Trochę się czuję tak jak ci, prawda, akowcy w powstaniu. Wiem, że zaraz mnie spotka za to hejt, ale naprawdę czuję się... Pewnie wielu z nich wiedziało, że to powstanie jest bez sensu. Ale nie dało się nie wziąć w nim udziału. To znaczy nie, że ktoś mnie zmusza, ale po prostu tak trzeba. I tak samo teraz trzeba zająć stanowisko w kwestii tego, co się dzieje w tej dyskusji. Natomiast zdaję sobie sprawę, od razu, od początku do końca sobie zdaję sprawę, że robiąc to, robię dokładnie to, o co chodzi PiS-owi. I każdy z was, który wdaje się w tę dyskusję, szeruje te wszystkie rzeczy, robi to, o co chodzi PiS-owi. Ale nie da się tego nie robić. Bo po prostu inaczej trudno będzie, inaczej będziesz się czuł tak, jak się czuła ta ludność cywilna Warszawy, która mówiła, kurwa, po co nam jakieś powstanie? Z tego będzie tylko tragedia, całe miasto zburzą. I mieli rację. Ale podejrzewam, że wielu z nich, jak powstanie upadało, to sobie myślało, kurwa. A ja odwracałem głowę, tak? Udawałem, że nie widzę. Nie przyłączyłem się do tego. Wiedziałem, że to jest bez sensu. I nic nie zrobiłem. To jest właśnie coś, co się nazywa sytuacją tragiczną. Oczywiście ten tragizm mój nie ma porównania do ani tragizmu tych powstańców, ani do tragizmu ludzi, którzy są orientacji homoseksualnej. Natomiast chcę wam pokazać, że tutaj nie ma dobrego wyjścia. Jeżeli nic nie zrobisz, będziesz mówił, nie dam się sprowokować PiS-owi do tego, żeby tutaj brać udział w tej dyskusji na parzance tematy zastępcze, to tak naprawdę musisz sobie popatrzeć w lustro i powiedzieć, stchórzyłem. Stchórzyłem. Może to było logiczne, może to było sensowne, ale stchórzyłem. A z drugiej strony, jak zajmiesz stanowisko, zaczniesz się napierdalać w tych komentarzach, tak? Zaczniesz tych znajomych, kurwa, banować i tak dalej, no to zrobiłeś dokładnie to, o co chodziło PiS-owi. Nie ma dobrego wyjścia. Nie ma dobrego wyjścia, ale wydaje mi się, że jak mawiał Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym. Nie zawsze się to opłaca, ale zawsze warto. Więc oczywiście, że trzeba powiedzieć, że te słowa i to szczucie na osoby o orientacji homoseksualnej, to jest haniebne. To jest haniebne. To jest niezgodne z wiarą chrześcijańską. To jest niezgodne z prawami człowieka. To jest niezgodne z przyzwoitością. To jest po prostu... To jest coś tak obrzydliwego, że naprawdę trudno znaleźć słowa niewulgarne, żeby na ten temat się wypowiadać. Tylko tak naprawdę, co możemy zrobić? Bo ja chciałbym powiedzieć, dlaczego ja to widzę inaczej, jaki ja widzę problem. Podstawowy problem, że Polska tak naprawdę jest jednym z nielicznych krajów w Europie, w Unii Europejskiej, gdzie nie ma prawa przegłosowanego, które by pozwalało osobom homoseksualnym zawrzeć związek partnerski. Nie mówimy o małżeństwach. Chociaż z drugiej strony, jeżeli to będzie coś, co się nazywa małżeństwem cywilnym, to mi to lotto. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. Niech sobie nawet będzie nazywane małżeństwem. Ale wiadomo, dla niektórych to jest ten, bo małżeństwo w konstytucji jest zapisane jako związek kobiety i mężczyzny. Dobra, niech to będzie związek partnerski. Więc jest jednym z nielicznych krajów, gdzie takich związków partnerskich nie ma. Jest jednym z nielicznych krajów, gdzie nie jest obciachem wyjść i powiedzieć, że się jest, że się walczy z LGBT. Tego nie ma nigdzie na świecie.
Nawet ruchy skrajnie nacjonalistyczne, skrajnie prawicowe, skrajnie faszyzujące we Włoszech, we Francji, w Austrii, w Holandii, tam częstokroć ci członkowie tych ruchów są otwartymi homoseksualistami, tam nikomu by do głowy nie przyszło, żeby w ogóle taki argument wyciągać. Dlaczego tak się dzieje w Polsce? Ano dlatego, że u nas ci homoseksualiści są w ukryciu. A nawet bym zaryzykował tezę, że w większości wyjechali. Głównie do Anglii. Ja powiem wam szczerze, że nie wiem, czy znam więcej niż 5 homoseksualistów, o których wiem, że są homoseksualistami. A już lesbijek to w ogóle żadnej. Być może znam, nie? Tylko nie wiem o tym. Nie wiem o tym. Po prostu, że być może nawet te osoby się nie kryją, ale ja o tym nie wiem. Nie, znaczy w sumie mnie to nie interesuje, no to jest dla mnie jakby logiczne. I to znaczy, że znam ich zdecydowanie za mało. Zdecydowanie. Jeżeli mówi się, że homoseksualizm jest od 2-5%, tyle osób. Znaczy w ogóle z tym homoseksualizmem to jest niestety tak. Homoseksualizmem, biseksualizmem i heteroseksualizmem. Że to nie jest zero-jedynkowe. Znaczy trochę tak, a trochę nie. Trochę tak w tym sensie, że nie da się nikogo przerobić z heteroseksualisty na homoseksualistę. Czego tak naprawdę boją się te środowiska, które walczą z LGBT, z ideologią. Dobra, nie walczą, walczą z ideologią LGBT, mówią dlatego, że oni promują, nasze dzieci będą, prawda, gejami, lesbijkami. Nie da się w oczywisty sposób przerobić heteroseksualnego mężczyzny na homoseksualnego. Ale to nie jest zero-jedynkowe. To jest cały przedział między 0 a 1. Albo między 0 a 1 to źle może brzmi. Między 1 a 10, tak? Jeżeli 10 to jest heteroseksualizm, a 1 to jest homoseksualizm, to ta cecha ludzkiej osobowości, orientacja seksualna, może przyjmować liczby z zakresu od 10 do 1. Czyli 10 to będzie zdeklarowany heteroseksualista, tak się mówi, jedynka to będzie zdeklarowany homoseksualista. I to nie jest tak, że to jest układ, prawda, normalny. To jest raczej jakiś mocno skrzywiony układ taki, że zdecydowanie więcej jest osób heteroseksualnych. Ale jednak jest też sporo osób, które są powiedzmy na 5, na 6. Czyli generalnie są heteroseksualne, ale w pewnych okolicznościach, tak się dzieje na przykład w więzieniach, w wojsku, w czasie wojny i tak dalej, ujawniają się na przykład to, że a czemu by nie? Natomiast ruchy LGBT, czy cały ten ruch pokazujący i walczący o prawa ludzi LGBT, tak naprawdę sprawia, że trzeba się określić. Tak? Albo jesteś heteroseksualny, albo homoseksualny. Wcześniej ludzie o tym w ogóle nie myśleli. To jest taki paradoks, który dla mnie, ja się czuję, nie powiem, że na 10, ale na 9,5 to na bank, nie? Na 9 to na bank. No mówię, tyle wiemy, ile nas sprawdzono, nie wiem, ale czuję się na 9. Czuję się na 9 minimum. Mój heteroseksualizm. Natomiast jak sobie prześledzicie pewne losy, no nie wiem, bohaterów starożytności, kultury na przykład islamu, to tam na przykład całkiem normalnym jest, czy było, że heteroseksualni mężczyźni obcują płciowo z młodymi mężczyznami. Nie wiem dlaczego, ale tak było. Ale oni byli heteroseksualni. To nie był homoseksualizm, że oni tylko homo. Więc jest prawdą, że im więcej
ludzi się ujawnia, czyli robi ten tak zwany coming out, czyli mówi, że ja jestem homoseksualny, im więcej o tym się mówi w, nie wiem, w, no chociażby w, na edukacji seksualnej, tym większa jest szansa, że ktoś, kto jest na 5 albo na 4, który normalnie by się ukrywał tę swoją homoseksualną orientację, on się ujawni. Czyli prawdą jest to, czego się boją ci, którzy chcą walczyć z ideologią LGBT. Już pomijam, czy jest coś takiego, czy nie jest, ale wiecie, z ruchem, tak? Z coming outami, z marszami równości i tak dalej, i tak dalej. Czyli prawdą jest, że im więcej jest tych marszy równości, im więcej jest edukacji na ten temat, im więcej jest mówienia, że it's okay to be gay, tym więcej ludzi będzie miało odwagę powiedzieć, że tak, jestem gejem. Co więcej, część z nich na przykład zamiast wejść w związek małżeński z kobietą, mimo że nie czują do niej pociągu, ale ze strachu, z chęci zadowolenia rodziny, z chęci zrobienia jakiegoś tam, jakiejś ścieżki kariery, wybiorą takie, to się czasem mówi białe małżeństwa, tak? Jakieś, nie, to przepraszam, coś mieszam, ale wybiorą taki związek, którym będą się źle czuli i skrzywdzą prawdopodobnie tę osobę, z którą się, dajmy na to, pobiorą, niż zdeklarowaliby się, że tak, jestem homoseksualistą, będę sobie, prawda, żył jako homoseksualista. Też tutaj ostatnio był temat tego filmu Braci Sekielskich, Zabawa wchowanego, tam te środowiska, które, to jest cały absurd tutaj, zobaczcie, gdzie jest absurd. Te środowiska, które najwięcej krzyczą o LGBT, mówią: o, brawo, brawo, Isakowicz, Zalewski powiedział prawdę, lobby gejowskie jest w Watykanie. Czy tam w kościele. Dlaczego jest lobby gejowskie? No bo jeżeli jest homoseksualista, ale taki na jeden, tak? Na zdeklarowany. W ogóle nic innego nie wchodzi w grę. I on jest głęboko wierzący. I dojdzie do niego ta bolesna prawda, że Kościół katolicki nie akceptuje osób homoseksualnych. To się oczywiście zmienia. Trochę inaczej jest na Zachodzie, trochę inaczej papież Franciszek mówi, bo papież Franciszek mówi na wypowiedź jednego tam z homoseksualistów: Ojcze Święty, co mi powiesz? A on mówi: synu, kimże ja jestem, żebym miał cię sądzić? To jest twoja sprawa. To jest twój, można powiedzieć, krzyż, tak? Ale czy takim samym krzyżem nie jest na przykład to, że ktoś się rozwiódł? Czyli, wiecie, paradoks polega na tym, że tak naprawdę jest wiele rzeczy w sferze seksualności, które Kościół katolicki odrzuca, tak? Odrzuca seks przedmałżeński, odrzuca rozwody, powtórne małżeństwa, odrzuca homoseksualizm. Ale jednak wydaje się, że najbardziej piętnuje homoseksualistów, co jest absurdem. I teraz, jak taki homoseksualista jest głęboko wierzący, no to jaką on ma jedną drogę? No ma, kurka, tylko jedną drogę. Habit. Czy też sutanna. No i niestety, nadreprezentacja osób homoseksualnych w klerze jest znacząca, bo jak ja sobie myślę, że 2 do 5% jest homoseksualistów w tym, to podejrzewam, że wśród księży to jest z 50%, z 40%, może 60%, nie wiem. Ale jest to, był to na pewno jeden z głównych sposobów. O tym ciekawie, taki fragment, nie czytałem tej książki, ale fragment taki czytałem, jest chyba w tej książce Sodoma napisane, że w momencie, kiedy jesteś włoskim chłopakiem, w latach gdzieś tam 50. XX wieku, i chłopaki, twoi koledzy widzą, że nie interesujesz się dziewczynami, nie? Nie chcesz z nimi chodzić na podryw i tak dalej, nie miałeś dziewczyn nigdy, to ty jesteś podejrzany. To ty jesteś pierwszy, żeby z ciebie drzeć łacha, albo możecie przezywać pedałem, ciotą i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, żeby cię dręczyć. Ale w momencie, jak ty pójdziesz do zakonu: o, no brawo, brawo, padre, nasz tutaj, prawda, przyjaciel, został księdzem, wszystko jest okej. Zupełnie się zmienia całe postrzeganie.
I to jest niestety problem. Więc on tam zaryzykował tezę, że dlatego ilość powołań w zachodniej Europie drastycznie spadła, że tak naprawdę nie walczy się już tak z homoseksualistami. Więc uważam, że każdy... Tak, każdy heteroseksualny człowiek powinien sobie zadać pytanie, dlaczego znam tak mało homoseksualistów? Jeżeli jest tylko 3%, to oznacza, że statystycznie w każdej klasie 30-osobowej jest jedna osoba homoseksualna. I na bank spotkałem w życiu dużo więcej niż te 5, o których jakby jestem świadom. Ja generalnie nie potrzebuję tej wiedzy, żeby wiedzieć, że ten jest, nie? Czy ta jest? Podobno lesbijek jest w ogóle więcej niż gejów, a no mówię, nie znam żadnej. Albo inaczej, nie jestem tego świadom. I dlaczego nie znasz więcej? Dlaczego ja nie znam więcej? Dlatego, że ci ludzie się boją. A to jest bardzo, to bardzo źle świadczy o kim? O nas. O nas, o Polakach, o Kościele, o katolikach. Tak, to bardzo źle świadczy o nas. Bo to znaczy, że oni się boją nas. Natomiast dla osób homoseksualnych, no niestety, ale wydaje mi się, że niestety, jeżeli chcecie coś zmienić, to paradoksalnie musicie dzisiaj się narazić na to, na te krzywe spojrzenia i musicie zrobić ten coming out, bo tylko tą drogą się da coś zrobić. Tylko w momencie, w którym zobaczysz, o kurka, nie pomyślałbym, nie, no to czyli, że to spoko ludzie są, nie? Tylko w momencie, jak zostanie przekroczona jakaś masa krytyczna, jak zobaczysz, o ten jest i ta, i ta jest i ten, no to dlaczego tak naprawdę ten cały ten cały, jak to nazwać, negatywny ruch nie nazywany jest orientacjonizmem, tak jak jest rasizm, seksizm. Nie ma orientacjonizm, tylko jest homofobia. Dlaczego homofobia? Bo to jest strach. A boimy się najczęściej tego, czego nie znamy. I większość Polaków, niestety, ja jestem, wiecie, jestem z innego pokolenia, jestem... No, z innego, no już też nie taki młody. No i nie oszukuj się. Ale powiedzmy, że jestem z czasów już, prawda? A co mają powiedzieć te dziadki, babcie 60-70-letnie, 80-letnie? Oni nie znają nikogo, bo wszyscy w tych ich czasach się ukrywali. I teraz, dopóki oni nie zobaczą, że o kurczę, to ten sąsiad to jest ten, i popatrz pani, jednak porządny, i dzień dobry powie, i się ukłoni, i zakupy, no tylko to jest drogą, no. Niestety, Polacy dlatego są homofobami, bo się boją. A boją się, dlatego że nie znają. Więc, no nie ma innej drogi, niż coming outy. I tutaj, no... Mi jest łatwo mówić, ale no, wydaje mi się, że naprawdę no, zachęcam osoby homoseksualne, żeby się po prostu ujawniały, licząc się z tym, że to nie będzie łatwe i to nie będzie miłe, i a być może się zdziwią. A być może jednak ten poziom tej homofobii jest mniejszy niż nam się wydaje. Natomiast no, heteroseksualnym, szczególnie też tym, którzy się tak naprawdę boją, że no... bo prawda, mi dzieci zdemoralizują i tak dalej. Zastanów się logicznie, jeżeli jesteś heteroseksualny, czy heteroseksualny, zastanów się logicznie, co by cię mogło przekonać, żeby, prawda, zmienić orientację. Czy jest coś takiego? No kurwa, ja sobie nie wyobrażam. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś jest pół na pół, tak, to jest szansa, że on wybierze jednak homoseksualizm. Ale czy jeżeli on jednak jest nie na 5, a na 4 homoseksualizm, albo na 3, czy to nie jest dla wszystkich lepiej? Dla niego wiadomo, ale też dla tej jego potencjalnej żony czy potencjalnego męża, których on nie skrzywdzi, nie oszuka. Nie da się żyć w zakłamaniu. Więc
naprawdę przyzwoici ludzie, mimo że wiem, że to jest zasłona dymna, mimo że wiem, że to jest stąpanie po prawda, cienkim lodzie, bo na pewno powiedziałem coś, co wiele osób uzna za homofobiczne. Na pewno, że nie wiem, usprawiedliwiam tych, którzy, no nie wiem, można coś wymyślić, tak? Że tu się można czepić, że... na pewno wiele osób powie, o tak, ty jesteś za tym LGBTQ, oddaję unsuba. No to dawaj, ma stary, spierdalaj, nie będę musiał cię banować za jakieś komentarze, nie? Ale nie o to chodzi właśnie. Właśnie nie chciałbym tego. Ja nie chcę tego, żebyśmy się zamykali w swojej bańce zajebistości, że tak, my jesteśmy, prawda, światli, my gejów nie prześladujemy i lesbijek, my jesteśmy w porządku, a tamten motłoch, prawda, ciemnota, niech ginie, nie? Nie. Trzeba ich postarać się zrozumieć, że znaczy zrozumieć, ale z drugiej strony nie tolerować ich komentarzy, nie wiem, agresywnych czynów, słów, jakiegoś tam hejtowania tych osób homoseksualnych, ale z drugiej strony zrozumieć, z czego to wynika, że oni się boją. Może nie o siebie, no bo mówię, no zastanówmy się logicznie, czy jest ktoś, kto na serio się boi, że go kurwa homoseksualiści przerobią na homoseksualistę? No nie, no przecież nikt tak nie pomyśli. Ale już o dzieci się boję, nie? A już nikt nie będzie już, prawda, panie, pani kochane, już nie będzie żadnych dzieci i nie będą rodziły wszystko te geje i geje. No nie! No tak nie będzie. A... paradoksalnie wydaje się w tej polskiej popkulturze, to jakoś temat, jakoś tam był niby wałkowany, coś tam w tym klanie, coś przemycali, coś tam. Pamiętam, jaki to był szok, chyba pierwszy taki wątek w popkulturze to była Dynastia. Tam był ten Steven, nie? I kurka, pamiętam, że to były Steven! Więc... no nic, no musimy to przejść. Musimy to przejść, ale na koniec tylko... musimy to przejść, musimy w tym wszystkim wziąć udział, musimy zająć stanowisko, musimy powiedzieć, co jest przyzwoite, a co jest nieprzyzwoite, co jest haniebne, co jest obrzydliwe, ale miejmy świadomość, że niestety to jest temat zastępczy. Oczywiście nie dla tych osób, które są hejtowane, które są prześladowane, które mogą się spotykać z przemocą. Dla tych osób to nie jest temat zastępczy, to jest być albo nie być. To jest sprawa życia i śmierci. Ale ogólnie rzecz biorąc, w całej sytuacji politycznej, to jest temat zastępczy, wyciągnięty z premedytacją, cynicznie, po to, żeby odwrócić uwagę od afer, przekrętów, korupcji, nepotyzmu, po prostu skandalicznej nieudolności, spadających notowań. To jest po prostu próba narzucenia swojej narracji. Niestety tym filmem i tymi dyskusjami w to wchodzimy. Ale pamiętajmy o tym, że miejmy z tyłu głowy, że okej, zabiorę głos, ale nie będę napieprzał w tych, którzy są przeciwko tak zwanej ideologii LGBT, którzy są homofobami, nie będę w nich napieprzał, bo to o to właśnie chodzi, żeby w nich napieprzać, bo oni wtedy się mobilizują, mówią, jedyny Andrzej nas uratuje przed lobby homoseksualnym. Ewentualnie ten, jak mu na imię? Krzysztof? Bosak? No, ewentualnie ten. No cóż, miejmy świadomość, że to jest pułapka, ale przyzwoitość nakazuje jednak nie stać z boku, nie odwracać głowy, nie udawać, że deszcz pada. Nie pada. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia.
Cześć.